Polski prototyp FSM Beskid albo też FSM Beskit 106, czyli taki polski samochód, koncepcyjny prototyp, który został zaprojektowany, stworzony w latach 80. Tutaj należy podkreślić, że zbudowano 7 egzemplarzy. Jeden został z nich rozbity w próbach właśnie tego typu, w próbach bezpieczeństwa, ale pamiętajmy też, że został on zbudowany w czterech wersjach, różniących się wielkością. Ale też różniących się, jeśli chodzi o napęd. Może zacznijmy od tego, że początek to rok 1981, gdy pojawiła się taka potrzeba, zapotrzebowanie na stworzenie następcy Piata 126P. No, ta potrzeba była już, ta potrzeba oczywiście wynikała z tego, że maluch miał pewne ograniczenia. Dlatego postanowiono, że stworzy się pojazd, który go zastąpi i będzie samochodem o lepszych walorach użytkowych. Czyli po prostu więcej miejsca w środku, większy bagażnik oraz co bardzo ważne napęd z przodu. I w 1981 roku między innymi Wiesław Wiatrak rozpoczął pracę nad Beskidem. Jeśli chodzi o nadwozie, to nadwozie zostało zaprojektowane przez Krzysztofa Majznera i Janusza Piechna. Którzy stworzyli to nadwozie, które no, ma bardzo fajny wygląd. Chociaż wygląd to jest kwestia, oczywiście taka osobnicza, indywidualna, ale tak mnie osobiście się ten pojazd podoba. Pamiętajmy, że to początek lat 80. i przypomnijmy sobie, jak wówczas wyglądały te małe pojazdy, te pojazdy małolitrażowe, na przykład Maluch i porównajmy go do Beskida. I tak. Oczywiście był to pojazd yy, trzydrzwiowy, pojazd, który wykorzystywał dużą część rozwiązań z Fiata 126P, ale miał też wykorzystywać niektóre elementy, na przykład z innego projektu, czyli z Warsa. Prezentacja Beskida to rok 1983, a ostatni prototyp taki, który w pewnej części opierał się na rozwiązaniach z Cinquecento. To rok 1991, kiedy to oczywiście został on zarzucony. Typ nadwozia to oczywiście hatchback trzydrzwiowy, te drzwi były dosyć długie. Pamiętajmy, że to pojazd, który miał zapewnić dosyć dużo miejsca w środku. Między innymi poprzez to, że on ma większy rozmiar, on był większy od malucha, no i ten silnik trafił naprzód. Dzięki temu bagażnik wzrósł do 200 litrów. A po złożeniu tylnych siedzeń, oparcia kanapy do 800 litrów. A jeśli chodzi o ilość miejsc, to miały być to 4 albo 5 miejsc. W przypadku 4 osób miał być to dosyć duży komfort, porównywalny do tego, co oferował wewnątrz siebie Polones. Wiemy, że Polones to też nie jest jakiś mistrz, jeśli chodzi o przestrzeń w środku, ale gdy nie ma tego tunelu, który jest troszkę przeszkadzający z tyłu. To jednak tego miejsca nie jest tak mało. I jeszcze raz powtórzę, mówimy o latach 80., więc 4-5 osób w dosyć komfortowych warunkach, nieporównywalnie lepszych niż w przypadku malucha. Jeśli chodzi o wielkość, to te pierwsze prototypy miały mieć 323,5 cm długości. Później można powiedzieć, że samochód troszkę urósł do 3,5 m. Tak, żeby no, jeszcze więcej tego miejsca było w środku. Szerokość 153 cm, wysokość troszkę ponad 136 cm, rozstaw 215 cm, czyli naprawdę to nie są duże rozmiary. To jest samochód miejski, to jest samochód miejski, samochód klasy A. Takie twingo, ponieważ niektórzy właśnie w Beskidzie upatrują. Twingo, Twingo, które było projektowane, można powiedzieć, równolegle i miało spełniać podobne założenia. Czyli mały rozmiar zewnętrzny, dużo miejsca w środku, w miarę duży bagażnik, prosta, tania konstrukcja. No i właśnie taki miał być Beskid. Masa własna to od 630 do 680 kg, czyli jak widać, ta masa nie miała być zdecydowanie większa niż na przykład w przypadku maluszków. A jeśli chodzi o silniki, to montowano tam dwa silniki. Pierwszy z nich to silnik o pojemności 594 cm3 i mocy 28 koni. Drugi bisowski 704 cm3 30 koni. Tylko, że Beskid miał być przystosowany do większych silników. Silników czterocylindrowych, silników, które miały pozwolić mu no, na lepsze osiągi, na lepsze parametry z zachowaniem. Takiego samego spalania. A tutaj to spalanie miało być niskie, zdecydowanie niższe niż w przypadku malucha. Malucha, który tak średnio spala około 6 litrów paliwa. Mój maluch, no chociaż to jest 98 rok, to już jest technologia, czyli ten sam silnik z kilkoma dodatkami, to jest do około 5,9 litra. A tutaj to spalanie miało być zdecydowanie niższe. Wynikające z tego, że po pierwsze ta bryła była bardzo aerodynamiczna, zdecydowanie lepsza pod tym względem niż w przypadku na przykład malucha, no i miała być to konstrukcja po prostu o podobnej masie, dzięki czemu to spalanie miało być zdecydowanie niższe więc to spalanie miało no, zawierać się od około 4 do 5 litrów. 3.9 4.6 litra, czyli naprawdę bardzo, bardzo fajne spalanie. Niższe niż w Maluchu przy większej pojemności wewnątrz. Ale tak jak powiedziałem, w przypadku Beskida miały być stosowane silniki właśnie z Warsa. Z Warsa, gdzie te silniki miały być już o większej pojemności. Ponieważ w przypadku Warsa miały być to już silniki rzędowe czwórki 1... 1 54 konie i 1,361 koni. Z pięciobiegowymi manualami, z napędem oczywiście naprzód nie inaczej, i tutaj miały być to silniki, które by już zagwarantowały Beskidowi po pierwsze nadal bardzo niskie spalanie, ale też co ważniejsze o wiele lepsze osiągi. Jednak w przypadku Beskida, ten samochód z tym silnikiem o mocy a raczej o mocy 28 i 30 koni, ponieważ oba te silniki miały zapewniać temu pojazdowi, temu samochodowi, rozpędzenie się do około 120 km na godzinę. Więc wartość dosyć duża: 120-125 km na godzinę. No w porównaniu z maluchem to już jest, są osiągi zdecydowanie lepsze. I tu nie mówimy o licznikowych 120-125, tylko już mówimy o. Takich realnych 120-125 km na godzinę. Jeśli chodzi o miejsce w środku, to to miejsce, tak jak powiedziałem, miało być o wiele większe, miało być o wiele wygodniej w Beskidzie niż w Maluchu, ale o tym już mówiłem. Tutaj też chodzi o ten bagażnik. O bagażnik, który jednak swoją wielkością, ale też tym, jak wyglądał. Miał odbiegać bardzo mocno od tego, co mamy w maluchu. No w maluchu mamy z przodu. Hmm, ciężko mówić, że to jest bagażnik. Tak to może ujmijmy. A tutaj miał być zwykły, normalny, tradycyjny bagażnik z tyłu o pojemności od 200 do 800 litrów. 200 litrów może się wydawać nie taką dużą przestrzenią. Jednak pamiętajmy, że to są litry. To jest pojemność bagażnika z lat 80. Gdzie 200 litrów to było 200 litrów, a nie takie współczesne 200 litrów, że jest 130 litrów i 70 litrów w schowku, gdy wyjmiemy koło, gdy jeszcze policzymy tą kieszeń, tą wnękę. Pamiętajmy, że pojemność bagażników o tym kiedyś miał być materiał, ale nie chcę się narażać, chociaż nie mam komu to dzisiaj. Trzeba na nią patrzeć z dosyć dużym dystansem, ponieważ dzisiaj 200 litrów to nie do końca 200 litrów takie realne. Tutaj miało być 200 litrów realne. Może już podsumujmy. Oczywiście projekt bardzo fajny. Projekt, który nie został zrealizowany z powodów finansowych, politycznych. No, był maluch, robiliśmy malucha, stwierdzono, że no, po co robić coś innego? Szkoda. Ponieważ ten projekt, w dużej części jeszcze raz powtórzę, oparty na maluchu i na warsie, na niektórych rozwiązaniach z warsa, niestety nie został zrealizowany. A naprawdę był to samochód zdecydowanie lepszy od malucha. Po pierwsze, zmiany konstrukcyjne czyli umieszczenie silnika z przodu coś, co zagwarantowało bagażnik z tyłu który jednak ma dużo zdecydowanie większą pojemność od tego, co jest w maluchu dodatkowo większe. Możliwości aranżacji wnętrza, to samochód większy od malucha, dłuższy, szerszy, i dzięki temu, że przestawiono silnik do przodu i zwiększyły się wymiary, to w środku jest zdecydowanie więcej miejsca, nieporównywalnie więcej miejsca. Maluch to no, ilością miejsca nie grzeszył. No, wtedy to było coś w małych autach standardowego, no ale już lata 80. to ludzie chcieli coś więcej. Więcej niż to, co daje im maluch. A tutaj mamy pojazd, który jednak tej rodzinie czteroosobowej zapewniał odpowiedni komfort i odpowiednie warunki, jeśli chodzi o przewożenie, no, na przykład zakupów. Do tego nowoczesny wygląd, nowoczesne rozwiązania, ograniczone oczywiście przez dostępne środki, tylko że mamy tutaj naprawdę fajny pojazd. Który mógłby być takim prawdziwym następcą malucha, dużo czerpiąc z tego malucha, na przykład silniki, ale też mogący występować w wersjach takich z lepszymi silnikami, na przykład od Warsa, z pewnymi rozwiązaniami, które deklasują, deklasowałyby malucha. Dlaczego się nie udało? No tak jak zawsze, brak środków, brak takiego spojrzenia w przyszłość, czegoś, co u nas niestety jest. Cały czas występującym problemem mamy malucha, to po co nam coś lepszego? Trzeba w to zainwestować, stworzyć fabrykę, a może się nie uda, a może coś kupimy z zewnątrz. No i tak kończył i Beskid, i Wars, i masa innego, masa innych pomysłów. Szkoda, ponieważ to pojazd bardzo ciekawy, nie tylko ze względu na ten fajny wygląd wygląd, który, jednak, co warto powiedzieć, no, w dużej mierze był ograniczony wielkością, ale i tak porównajmy go do malucha. To był duży krok do przodu, ale nie zrobiliśmy tego ruchu do przodu. Gdyby w drugiej połowie lat 80., czy towarstw, czy Beskid się pojawił, może ta nasza motoryzacja inaczej by wyglądała. No, ale musimy się przestawić z naszym myśleniem, więc fajny prototyp, fajna koncepcja, bardzo taka wybiegająca w przyszłość, ponieważ musimy zdawać sobie sprawę, że tu dokonano szeregu zmian. Napęd naprzód, inna bryła, jednak wykorzystując rozwiązania, które posiadaliśmy oraz chęć wykorzystania niektórych elementów z innych prototypów, takich jak na przykład Wars. Coś, co mogło się udać. No ale się nie udało i Beskida Warsa nie mamy. Kończymy, żeby się nie denerwować. Spójrzcie na tą piękność, pamiętając, że ona powstała no, ponad 40 lat temu. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie. Nie zapominajcie o ocenianiu, komentowaniu i spojrzeniu na inne materiały.